Deutz Fahr prezentuje nowe modele serii 5D Keyline. Ekonomiczny, kompaktowy, uniwersalny ciągnik budżetowy, który został wyposażony w silnik SD Fahr Motion o pojemności 3 litrów. Trzy cylindry, norma emisji spalin Euro 3B, Tier 4 Interim, a to wszystko dzięki wykorzystaniu układu recyrkulacji spalin z dodatkową chłodnicą i katalizatora utleniającego DOC. Ciągnik spełnia wymogi rygorystycznych norm emisji spalin, oferując jednocześnie dużą elastyczność i możliwość wykonywania różnego rodzaju prac przy wykorzystaniu niskich prędkości obrotowych silnika. Modele serii 5D Keyline wyposażone są w skrzynię biegów 15x15 Eco albo opcjonalnie 30x15. W obydwu wersjach ciągnik oferowany jest z rewersem mechanicznym kierunku jazdy. W skrzyni 30x15 oferujemy dodatkowo reduktor sterowany dźwignią rewersu. Egzemplarz targowy wyposażono w układ hydrauliczny z dwoma parami wyjść montowanymi z tyłu, natomiast maksymalna wersja wyposażenia, najbogatsza wersja wyposażenia, obejmuje trzy obwody układu hydraulicznego. Podnośnik tylny oferuje udźwig do 3,5 tony. Nowa kabina sześciosłupkowa z całkowicie nowym wnętrzem, nowym wykończeniem, przyrządami sterowniczymi, które mają dużą ergonomię. Są w sposób przemyślany rozmieszczone, to ułatwia pracę takim ciągnikiem. Oczywiście kabina może być wyposażona też w układ manualnie sterowanej klimatyzacji, co poprawia komfort użytkowania ciągnika. Deska rozdzielcza nowa z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, plus do tego koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach razem z deską rozdzielczą. Fotel operatora amortyzowany. Dzięki temu każdy z operatorów, niezależnie od wzrostu, znajdzie dla siebie idealną pozycję za kierownicą. Kabina modeli serii 5D to także płaska podłoga, więc duża przestrzeń na nogi dla operatora. To poprawia komfort użytkowania ciągnika. Po więcej informacji na temat modeli serii 5D Keyline zapraszamy na naszą stronę internetową i do autoryzowanych dystrybutorów na terenie całego kraju. Zapraszamy.